Jak podał portal Elubań, w lubańskim szpitalu w ubiegłym tygodniu potwierdzono trzy przypadki zachorowań na świńską grypę. W związku z tym Łużyckie Centrum Medyczne ograniczyło, a na niektórych oddziałach całkowicie wstrzymało odwiedziny, a także nie przyjmuje nowych pacjentów. W piątek 8 lutego niestety potwierdziła się informacja o śmierci jednej z pacjentek, u której stwierdzono zakażenie wirusem AH1N1. Była hospitalizowana kilkanaście dni, jednak nie udało się jej uratować. 38-letnia kobieta była pracownicą lubańskiego szpitala. Jak poinformował Zdzisław Krynicki, zastępca kierownika zakładu do spraw lecznictwa, pacjenci zakażeni wirusem AH1N1 hospitalizowani w Lubańskim Szpitalu trafili do placówki już chorzy, więc na pewno do zakażenia nie doszło w Szpitalu. Nie należy jednak wpadać w panikę, a zachować zdrowy rozsądek i podstawowe zasady higienicznego sposobu życia. W Lubańskim Szpitalu wprowadzono stosowne procedury i jak na razie nie ma zwiększonej zachorowalności.